Rykowisko. Seria Las za kurtyną drzew. Na początku jesieni jelenie wychodzą ze swoich leśnych kryjówek, aby rozpocząć swój okres godowy. Do walk między samcami dochodzi niezwykle rzadko. Czasem możemy obserwować niezbyt poważne potyczki pomiędzy młodszymi bykami. Obserwowany usmak i szpicak nie biorą udziału w rykowisku. Gdy większe byki zaczynają ryczeć, młode samce kryją się w zaroślach. Dwunastak, którego widzimy, jest bykiem w sile wieku, który będzie konkurować o względy samic z innymi dorosłymi bykami. W okresie rykowiska najsilniejsze byki gromadzą wokół siebie najliczniejsze stada łań, z którymi następnie mają potomstwo. Dla łań stan zdrowia i siła przyszłego ojca ich cieląt nie jest bez znaczenia. Te cechy najłatwiej ocenić po głośnym ryczeniu oraz budowie poroża. Łanie wychowują cielęta samodzielnie, więc pozostałe atuty ojca absolutnie nie mają znaczenia. Byki, zamiast ryzykować zranienie w walce o łanie, wolą przyzywać je z bezpiecznej odległości od innych samców. Dla byków jelenia utrzymanie łań przy sobie nie jest łatwe, gdyż starsze i większe osobniki swym ryczeniem zachęcają łanie, aby przyłączyły się do ich stada. Rykowisko to bezsprzecznie trudny okres dla jeleni. Chociaż z drugiej strony to wspaniały festiwal przyrody z nocnymi koncertami byków, które zaczynają się po zachodzie słońca, trwają całą noc i kończą się nad ranem.
Po rykowisku wyczerpane byki jelenia cichną i wracają do swojej normalnej płochliwości. Przez resztę roku będziemy je obserwować, jak przemieszczają się samotnie lub w niewielkich byczych stadach. Wówczas łanie z młodymi będą tworzyć odrębne stada. Kolejny film już wkrótce. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania. To największe wsparcie dla kanału Geografia Malownicza. Zapraszamy również do odwiedzenia strony geomal.com.pl.